Dzisiaj mamy 4 grudnia i takie piosenki już. Ogólnie nie mam nic do takich piosenek, no ale kuźwa, nie, od połowy listopada już w radiu lecą, nie? To jest lekka przesada, tak mówiąc. Dobra, już sprawdzam jak widać. Dobra. Czekajcie, dobra. Cześć, z tej strony Norbert. Nie wiem jak mnie słychać i do końca nie wiem jak mnie widać, ale znajduję się właśnie, gdzie się znajduję. Norbert w Zundirze. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Żeby nie było John Deere zielony. Ci co mnie znają wiedzą, że nie do końca przepadam za tą marką. No ale tak się złożyło i siedzę w takim John Deere właśnie jakim. 6RK210. Jeśli się nie mylę, bo na John Deere się za bardzo nie znam, no to ma tam 210 koni w podstawie i maksymalnie sobie tam zwiększa komputer do 240, gdy potrzebuje. No a co ja robię? Odwożę buraki od Holmera. No właśnie, czekajcie. Mam rozrzutnik. Tam jedzie obok Holmerem. A ja odwożę buraczki. Jak to się stało? No tak przez przypadek można powiedzieć. No i ogólnie co wam mogę powiedzieć. Nie wiem do końca jak ta skrzynia się nazywa w tym rządzirze. Poczekajcie, włączę sobie, włączę światło. Może sobie będzie lepiej widać. Nie wiem do końca jak ta skrzynia się nazywa. No bo tak jak mówiłem, nie znam się na John Deere'ach, to lepiej wolę się fachowo nie wypowiadać. No bo potem napiszecie w komentarzach, że źle mówię coś. No więc no są zakresy od A do E. Tak, do M, F nie mam. No i mamy 4 półbiegi na każdym biegu. Możemy też używać automatycznie. No tylko że będzie automatycznie nam przełączać. Ale wam powiem, że ja jakoś nie podchodzi mi ta opcja, bo teraz na przykład mam drugi półbieg i półtora, a jak włączę automatycznie, to spadnie mi do pierwszego i będzie miał większe obroty i będzie wył albo wolniej jechał. No więc jednak wolę mieć kontrolę osobiście nad tym. Czekajcie, sprawdzę czy na pewno coś widać. Coś tam widać. No i ogólnie mamy 4 grudnia, tak jak mówiłem wcześniej. Godzina 20:36. No i sobie wybieramy. Jestem na nocce. Ogólnie zwlekałem z nagrywaniem tego vloga. Mogłem nagrać w dzień, ale tak jakoś weny nie było. Patryk teraz powstawiał kilka vlogów. No mówię, też coś nagram. A tym bardziej, że na kanale będzie się działo w najbliższym czasie. Także zapraszam was do subskrybowania kanału i czekania, bo no powiem, że będzie się działo w najbliższym czasie. No i podjeżdżamy ładnie. Zapalimy sobie światło. Dobra, i będzie nam wysypywać. Nie wiem, czy coś będzie widać, że zapalę światło z tyłu. Nie wiem, coś tam może widać. No i wysypuję teraz i idziemy zawieźć na pryzmę. Rozrzutnik Broszard Dragon 2000. Chwilowo właśnie wożę takim, bo to jest dwuosiowy rozrzutnik, a wożę też trzyosiowym właśnie. Znaczy przeważnie woziłem trzyosiowym rozrzutnikiem, ale była awaria i teraz awaryjnie wożę tym mniejszym. O, i zobaczymy właśnie, włączę ten, pokażę wam, włączę na automatyczne półbiegi. Zminimalizuję sobie. Podniósł rurkę, dobra. I ruszamy i pojedziemy na automatycznych półbiegach. Znaczy się, to według mnie to nie jest jazda. O, i teraz widzicie, jest taka ikonka. Nie wiem, czy to widać i nie wiem teraz, jak będzie słychać, ale no po prostu z tym dwuosiowym jeszcze jakoś idzie, ale ten trzyosiowy to praktycznie cały czas miał wykorzystanie maksymalne mocy.
No jednak rozpędzić się na polu do tych 20 na godzinę i utrzymać tę prędkość, no ma co robić. No teraz na przykład skoczył mi czwarty półbieg, ale już czuję, że ciągnik ma po prostu ciężko, więc sobie zmniejszę na trzeci. Nie piłujemy go tak mocno, nie? Dobra, ambeksy zostawiły, rewers, cyk, światełka. Dobra, okej. No i tak, co do stabilności wam powiem. Ten właśnie jest umocowany tak jakby na haku. Jest na dwóch osiach i wam powiem, że jest mniej stabilny niż ten na trzech osiach. No teraz pewnie będzie piszczało, nie wiem czy będzie słychać, ale będę mówił trochę głośniej. A ten na trzech osiach jest na kuli. No i jest dłuższy, wyższy, ale moim zdaniem jest bardziej stabilny na drodze. Znaczy no na drodze to naprawdę obojętnie, bo w sumie, no ale po polu jak takim bagnie jeździłem, tym już miałem strach, że go obalę kilka razy, a tamtym jakoś tak pewniej się czuję. I praktycznie chyba dzisiaj właśnie kończymy kampanię, kończymy wybierać ponad 1300 hektarów machnięte. No i też z mojej strony była mniejsza aktywność, bo po prostu chodziłem sobie do pracy, dorabiałem, nie? No i po prostu jak robiłem potem ponad 12 godzin dniami, no to nie miałem co nagrać za bardzo. No i nie miałem kiedy tego montować. Ale wam powiem, że aktywność na kanale teraz wróci. Tym bardziej zima, będzie trochę więcej czasu. Mogę wam zdradzić, na pewno będą nowe nabytki. I to nawet trochę ich będzie, więc może nie wszystkie wam pokażę naraz, żeby budzić napięcie. Ale no powiem wam, będzie się działo. Dobra, cyk na C. I cyk, dwójeczka, nie, to jest trójeczka. Ale drugi półbieg. No to chociaż coś się zgadza. No tak jak wcześniej właśnie byłem, włożyłem kukurydzę, nie? Nie. Jesteś ładna, nie? To przyjechałem, tak? Kto ogląda rolnika, będzie wiedział, o co chodzi. No ogólnie włożyłem kukurydzę, też to była taka dodatkowa praca u znajomego. Ale film udało się jakieś skleić. Nawet coś tam wyświetleń mam. Myślałem, że będzie gorzej jak na taki brak aktywności i od razu film. No ogólnie w tym roku wyszły dwa zwykłe filmy, no to jest... Może lepiej tego nie komentujmy, ale postaram się... Właśnie nie wiem, czy ten vlog chyba wyjdzie wcześniej, bo vloga skleję szybciej. To jeśli vlog będzie szybciej, to zapraszam was. Do świąt na pewno pokaże się jakiś film ze żniw, bo... No z czym by były filmy bez filmu ze żniw? A jestem mruczy. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie teraz siedzimy właśnie w tej 6210R, ale woziłem też innym mięsiem John Deere'ami. Może na wiosnę też pojawi się parę filmów, o czym jeździłem. Jeździłem jeszcze John Deere'em 800, tym starszym 7930, też tym starszym 8310R-ką jeździłem, 6930, jeśli się nie mylę. No to głównie tymi John Deere'ami, ale właśnie najwięcej tym 6210R. No ogólnie jakoś nie przepadam za tą marką, ale jak trzeba, to trzeba, jak to mówią, mus to mus. Ogólnie dziwnie się czuję na tych nockach. Jakoś wolałbym robić od rana i na przykład do 24 i spać o tej pierwszej, niż wiecie, dzień spać nie umiem, jeden dzień się wyśpię, cały dzień będę spał, a na drugi dzień spałem dwie godziny, godzina albo i wcale i co. To taka
wiecie, żmudna robota trochę. O, i właśnie, kto chce być na bieżąco z wszystkim, co się, no głównie u mnie dzieje, albo no u Patryka też, to zapraszam was na naszego fanpage'a. Link w opisie. Albo Polska Moc na YouTube, na Facebooku sobie wpiszcie i będzie. Także zapraszam was do polubienia praktycznie. Codziennie staramy się jakieś zdjęcia dodać, co się u nas dzieje. Albo jakieś wspomnienia, co było wcześniej. Dobra, ruszamy. No więc praktycznie codziennie są tam jakieś zdjęcia, co się u nas dzieje, a dla jeszcze takich, którzy chcą być całkiem na bieżąco, to zapraszam na mojego snapa. Podam też albo tutaj na filmie, albo w opisie. Tam jest przeważnie bardziej na bieżąco, co się aktualnie dzieje. O, przy okazji chciałbym was zaprosić na też na jedną stronkę na Facebooku, Rolnicze Selfie. Chciałbym was tam zaprosić do polubienia, kto nie dał jeszcze nam lajka. Ogólnie stronka już trochę czasu ma, chyba 2 lata, 3, jeśli się nie mylę, albo 4 nawet. No była trochę zaniedbana, trochę ludzi się tam przewinęło, ale chcę ją aktywować i właśnie jak macie jakieś swoje zdjęcia z selfie, tam z maszynami, ze żliw, nie wiem, z dziewczyną, jak i dzieci ciągnikiem czy coś, to zapraszamy do wysłania. Na pewno opublikujemy. No i po prostu chcemy, żeby ta strona wróciła do żywych. Więc macie zdjęcie, wysyłajcie. Nie lubicie, to polubcie. O, widzicie, ile buraków. Te pole ma tutaj 120 hektarów. No i myślę, że plon pod te 80 będzie. I powiem wam, że przez te nocki zmęczony jestem. Jednak w nocy to się śpijanie robi. Ale dzisiaj ostatni dzień i koniec buraków. Już wam, kurde, aż mi się ziewać źle. Oczywiście wytnie. Albo i nie wytnie, zobaczymy. Miękką ośma polecam, to jest zajebista sprawa jednak. Kto miał przyjemność jeździć, to wie, co to jest. Pożegnam się teraz, także trzymajcie się na razie do następnego odcinka i tak mówię, subskrybujcie kanał, dajcie lajki na stronach, takich jak tam wymieniłem, bo będzie się działo, to mogę wam obiecać i teraz już aktywność, mam nadzieję, wróci w najbliższym czasie. No więc trzymajcie się, na razie, cześć.